Siemanko wszystkim, dzisiaj w Gliwicach będzie Olaf Żołna, więc oczywiście jadę i ponagrywam coś, pojeżdżę. W Gliwicach jest trochę lepszy skatepark, gdzie może nie lepszy, ale jest flybox większy, więc to mi pasuje i to mi wystarcza. No i w sumie tyle, jadę. I jeszcze jedno, pękła mi kierownica, moja podstawowa, którą już długo miałem, bo półtorej roku. O, widać przy nacięciu. Więc na teraz, na jeżdżenie, wziąłem sobie z dirtowej hulajnogi. Ona jest dużo niższa i jednocześnie cięższa, więc dziwnie się jeździ, jest słabo wyważona, ale już jest w drodze nowa kierownica, którą za jeden czy za dwa filmiki pokażę, jak dojdzie, jak już będę miał, jak będę wtedy nagrywać. No, na razie muszę korzystać z tego, co mam. Olaf Żołna i dzieci się pozbierały już. Siema. Lajka. Zdrawiam vloga. I numer 6. Alan. Daniel. Będę na vlogu. Będziesz. Ja, dzięki. Zdrawiam. O, jeszcze. No to banger. Ale skończy. Zyska. Jak ktoś, Aśkę? Serio, złamała się? Która to Aśka? Aśki akurat nie, dwa kółka mam na zapas. O, rzecz, ile was jest. No radź sobie. Ci co umią tej Louis Pass stają po tamtej stronie, ci co nie umią po tej. Nie umieją. Rodo. Dobra, umie. Nie chcesz mieć shoutoutu na YouTubie? Co? Nie chcesz mieć shoutoutu na YouTubie? Tu zero, Instagrama. Zero podłoga Zimor, podłoga zero. Dobrze. Followować. To jest tak. To jest druga grupa, to jest pierwsza grupa. Ja mam tu ci we dwóch na razie, to jest trzecia grupa. Druga grupa ma przerwę. Tutaj jest youtuber, będzie nas, prawda, że nagrywał. Tak. Jak ktoś będzie miał zastrzeżenia do RODO. Ja. No widzisz. To do widzenia ze szkółki. Nie. Chłopaki i koleżanko, znacie zabawy jak Gladiator? Nie. Tak. Nie. Nie. Po pierwsze, wszyscy odkładamy swoje zbędne balasty.
Nie, to nie jest zbędny balast. Zbędny balast to jest jak plecak, nerka, cokolwiek, wszystko. Pan instruktor korzysta z mojej hulajnogi, mogę być z siebie dumny. Tak. No przez to Lucky Silo się podniosła waga strasznie. No, spróbujmy coś zrobić. Może słaby jesteś po prostu. Jedna osoba stąd idzie tu, trzy osoby stąd idą tu. I uwaga, gladiator to jest zabawa, która polega na... I staramy cały czas jeździć. I oczywiście prowokować innych do zejścia z hulajnogi. Ktoś dotknie ziemi, odpada. Ktoś zrobi komuś... Tak, odpada. Rozumiano? Nie, nie ma bicia, gryzienia. Gryzienia się, przezywania. Sędziów jest trzech. Raz, dwa, trzy. I czwarta kamera. Wszyscy będziemy to mieli. Stop! Trzech odpada za falstar. Tar! Co? No już spadają. Wszyscy. Ej, ale bo nikt nie został. Za dużo ich jest. Uwaga, każdy zapamiętuje swój numer. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jedynki, dwójki, trójki. Wybieracie? Kto z was będzie jechał? No i super. Ci, co są wybrani, stają naokoło. Naokoło. Naokoło, zdali. Ale stres. Już się gubisz. Już się gubię. Czas, start! Odpada. Pół zostało. Jeden już. Jeden? No. No to będzie moja drużyna zdobywa punkt. Kółko mi ujdzie. Nieźle. Zbieraj. No ja tak nie umiem. Tak też, tak prawie. Gotów! Stop! Odpada, odpada, odpada. I tutaj na ten sposób zostają trzy osoby. Ale żeś to zrobił. Start! Start, start! Nie wygrywa! Stop, start! To było start! Było! Zadymka, fiu, fiu. Uwaga, każda drużyna podaje swój wynik. Jedynki. Dwójki. Trójki. Trzy, jakby... To trójki wygrywają, zbieramy duże pachoły. Oj, instruktor nie umie. Za trudne zadanie. Patrz, lepiej od ciebie robią. Jeszcze raz wszyscy takie długie fejki wyszło. Nie? Od mamy to nagrane. To ja ci to przesunę, a ty ładnie zrobisz dobrego trikasa. Mogę spróbować kaprona. Takie ładne. Super, wygrałeś naklejkę. Ja zrobiłem lepiej pierwszy, no. Nie. Pozdrawiam Kubę Kamińskiego. Proszę pana, a pan umie backflipa? Bez komentarza. Chłopaki, patrzcie. Macie taką sytuację. Patrzcie. Macie coś takiego i nie da się tego wyciągnąć rękami. Co robicie? Wypychamy tym śrubokrętem. Nie. Nożem. Nie. Gimbusem. Jakim? Szóstką. Czemu? Piątką. Czemu nie? Piątką. Piątką. Ale czemu szóstką, a nie innym? Piątką. Bo będą za duże. Jeżeli byście zrobili piątką, wtedy imbus się wbija tutaj do środka. O, gorące.
Tu do środka się wtedy wbija. Jeżeli zrobicie szóstką, tutaj macie szóstkę. To się nie wbije. To się nie wbije, tylko będzie na końcówkach. To czwórką. Czwórka to by weszła cała. Właśnie. Bijecie nogami. Wszyscy widzą? I tu. I wypychamy. Pyk, wyszła. Te takie małe spadły. Tulejki. Tulejki, takie małe to po prostu. Tak jest, dobra, słuchajcie. Robimy pierwsze zdjęcie. Ale najważniejsza kwestia. Jak zawsze krzyczymy co? Skateboard! Skateboard, dobra. Jak zawsze krzyczymy co? Skateboard! Ale słabo. Jak zawsze krzyczymy co? Skateboard! Skateboard! Na miejscu. I na pyk, raz, raz. Dobra. Jak się na tym mieści? Spaniacz. Spaniacz jest dobry, ale chodź, chodź, chodź. Proszę, wracaj. Dziękuję. Proszę bardzo. Już masz. No i jakiś zwolennik chciał na przykład. Ja ależ piękne literki. Wiem. Ja biały. Już. Trzymaj, bo. Dziękuję. Dałem obok. Obok? No. Spod. Bo nie, nie ma... Jasne. Co, ma kiedyś też? Tak samo. Każdy chce autograf od Simby? Ja też. Wszyscy chcą twoje autografy. Cieszę się. Ja tutaj na kierownicy. Moja kolejnoga! Takie jeżdżenie jest proste.
co? Mogę coś powiedzieć? Ale rozwalasz mi twoją nogę. Stawcie łapkę w górę, bo to co on zrobił to jest po prostu nie do zrobienia. Pokażę. Bartek! Bartek, ja to zniosłem. Oj. Nie dziwię się, że skakał. Tego czarnego. Koszuleczka, czerwoniutka, wszędzie. Jednak nie było Olafa żony, ale w zamianę jako instruktor był Michał Zimorski. To nawet lepiej, bo to jest prawdziwy parkowiec, bardzo dobry. Można się od niego uczyć. I tu mamy drugiego, a ja już nie instruktora, ale dobry rider, który zrobił braj whipa. Będzie nagranie, pewnie w edycie vlogowym. Robię to z pierwszej. I na YouTubie. Nie robisz tego z pierwszej. Robię. Więc... Teraz zrobię. I to by było na tyle dzisiaj. Był bardzo fajny dzień. Pożegnajcie się. Subskrybujcie tutaj Swimbe Ridera. I się żegnam z wami. Elo, cześć Pompa i Samu. Siema.